Jak cena osiągnie 1 centa, to x kub złotą 44 zmień nazwę na puls 44. Komentuje pan Waldemar. Dobra. Całkiem niezły komentarz. Ale tak serio mówiąc, to za cholerę bym nie dał tyle kasy za mieszkanie w takim ulu. Nawet 23 bańki, to co Rafał dał za to, dalej bym nie dał tyle. Za tyle kasy to ja mam 44 złote 44 w Bieszczadach. Możecie wpadać, kiedy chcecie. Dobry komentarz, dobry. Pół żartem, pół serio. Witam X Grosz z tej strony. Witam na kanale Krypto Kamikadze i na początek chciałem was odesłać do filmu Crypto Sapiens. I szukam tutaj jego komentarza gdzieś pod filmem. Zrobił fajny film o farmingu. O farmingu na Puls X-ie. I widzę, że fajnie tam krok po kroku pokazał, więc szukam jego komentarza i nie mogę znaleźć komentarza, więc jeszcze raz powiem, Crypto Sapiens, wpiszecie w YouTube'a i znajdziecie Crypto Sapiens i będziecie mogli zobaczyć ten film. Bardzo fajny film. Pozdrawiam Damiana. Daniel. Tak, pamiętam. Daniel obiecał mi, że jak Pulsechain będzie po dolarze, to odda mi swojego Friedmana. Jedyny egzemplarz na świecie, taki głośnik. Wzmacniacz, przepraszam. No, to będzie to, o, piękna chwila. W ogóle, Daniel, słuchaj, jak Pulsechain osiągnie dolara, to możemy się zamienić. Ja ci dam moją X6. Kluczyki do mojej X6, ty sobie, a ty mi dasz twój wzmacniacz. Co ty na to? Jeszcze fajniejsza chwila będzie. Puszczaj mnie, przesadził. Okej, o czym dzisiaj? Dzisiaj, słuchajcie, jest taka sprawa. I po prostu czasami, jak słucham ludzi ze świata krypto, to jest to żałosne i jest mi wręcz wstyd, jeżeli ktoś jest dłużej w krypto, że ciągle nie rozumie, jak bardzo ważna jest prywatność w świecie krypto. Bo to nie chodzi o to, że ja nie mam nic do ukrycia. Bo jeżeli będziesz mówić, że ja nie mam nic do ukrycia, tłumaczenie w ten sposób, to za chwilę, jak zresztą bardzo często tutaj już widzimy takie zapędy ludzi rządzących na świecie, aby kontrolować to, co mówisz, to za chwilę będziesz musiał mówić: ja nie mam nic do powiedzenia. Czy tak chcemy żyć? Aby nie mieć nic do powiedzenia? No to już jest totalna jakby destrukcja wszystkiego. W ogóle to jest szok, coś w tej chwili się dzieje. Mamy atak, zwyczajny atak na zdrowy rozsądek człowieka. Ogólnie. Ogólnoświatowo. I jak to jest przeprowadzane niesamowicie, to aż się w głowie nie mieści. Atak na zdrowy rozsądek człowieka i próba, jeżeli już w ogóle mówiąc o tej trzeciej wojnie, próba wywołania trzeciej wojny, to już jest totalna jakaś fikcja. Ale tak to wygląda. Posłuchajcie, pamiętamy i zresztą jak pamiętacie, atak na zdrowy rozsądek nastawia się i buntuje się wręcz. Publicznie, wszędzie, czarnych przeciwko białym, białym przeciwko czarnym. Buntuje się z ludzi hetero przeciwko gejom, gejów buntuje się przeciwko hetero, ale jakich wymyślnych, różnych manipulacji się używa. I ludzie, którzy to robią, nawet w naszym rządzie, są tak po prostu ograniczeni umysłowo, że oni nawet tego nie widzą, że robią krzywdę na przykład zwyczajnym gejom, stawiając jakiegoś starego, owłosionego faceta w tęczowej koszulce i mówiąc wszystkim, że to jest dziewczynka. To jest po prostu atak na normalnych ludzi. Na gejów, na prostych, na straight people, czyli hetero, przez takie właśnie coś. A ludzie, którzy to robią, są tak ograniczeni umysłowo i mają po prostu pi w IQ, że oni myślą, że oni robią jakieś przełomy. Albo że jakieś. Że robią przysługę komukolwiek. Dobra, to już zostawmy tutaj ten temat. Dalej, PiS PO.
Tak samo. To jest jedno, to jest, rymuje się, to jest jedno zło. Jedno zło. Absolutnie. I w tym momencie dążenie i takie jakby wręcz popychanie i napuszczanie ludzi na siebie cały czas. Ja nie wiem, skąd tutaj taka w ogóle się taki zamysł. Czy to chodzi o w ogóle na przykład druga rzecz. Zaraz przejdziemy do krypto, ale po prostu to mi się kotłuje w głowie, jak słyszę i widzę ludzi i to z różnych, tak jak zdrowy rozsądek został totalnie odjęty nam podczas pandemii, gdzie żadnej pandemii nie było. To jest moje zdanie. To było tylko i wyłącznie nagonka i ściema. W tej chwili, tak jak wczoraj mówiłem, więcej ludzi choruje i tak dalej niż chorowało podczas pandemii. Jeżeli chodzi o grypy, o kaszle i tak dalej, ale co? Są normalnie traktowani, mają normalny dostęp do leku, mają normalny dostęp do lekarza. Więc sprawa z głowy. Wtedy było zupełnie co innego. O co chodziło? O wciśnięcie ci czegoś, czego ty nie chcesz. O zrobienie eksperymentu na kimś, kto jest po prostu darmową guinea pig. Szczurem doświadczalnym. Czy tam jak to się nazywa. I teraz, wracając do krypto. Zobaczcie, jak pięknie to zrobione. Wczoraj dowiadujemy się, że Binance delistuje XMR, czyli Monero. Ale słuchajcie, Monero, nawet możecie zerknąć sobie w mój opis pod moim filmem. Monero mamy dostępne na giełdzie MEXT. Link jest pod filmem. Monero mamy dostępne na Fix Float, co zresztą chyba wrzuciłem nawet tutaj tweeta wczoraj. Do tego mamy, tutaj przed chwilą pokazywałem Wam akcję na chłopaków, którzy napisali kod do Tornado Cash, gdzie nawet w momencie, kiedy totalnie współpracowali z Departamentem Sprawiedliwości, z nimi rozmawiali i mówili, my nie mamy nic do ukrycia, to jest kod, napisany kod, zwyczajna funkcja, zwyczajna funkcja, gdzie po prostu nie jesteś odsłonięty ze wszystkimi swoimi środkami, jeżeli przesyłasz jej i podajesz dalej i płacisz sobie nawzajem. Nie chcesz, żeby jeden człowiek widział, co płacisz drugiemu, drugi co trzeciemu i cała wszystko. To jest zwyczajna ludzka prywatność. Mimo tego obydwaj zostali aresztowani i dzieje się cała sprawa. Za co? Za to, że zwyczajnie napisali kod, który umożliwia takie, a nie inne rzeczy. Teraz kopia tego kodu, o czym mówiliśmy, chodzi na Pulse Chainie ZKZX, to jest kopia Tornado Cash. Chodzi na Pulse Chainie. I możemy tutaj w ten sposób używać tej kopii na Pulse Chainie. W jaki sposób tutaj twórcy tej kopii się zabezpieczyli, czy cokolwiek zrobili, tego nie wiem. Ale wracając, a więc mamy Monero na MEXie, na giełdzie, mamy Fix Float, też również. Link jest w opisie filmu, gdzie możesz anonimowo wymienić sobie, nie wiem, swoje USDT na Monero, Monero wysłać na portfel, potem Monero zamienić na USDT. To wszystko możesz robić non-stop. To, że Binance delistuje Monero, to jest problem Binance'a. Więc i problem tych ludzi, co absolutnie poddają się temu w sposób absolutnie z rękami spuszczonymi w dół. Ręce w dół, okej, róbcie co chcecie. A, mamy WorldCoin, który skanuje ci tęczówkę oka i za to dostaniesz jakiś. O tak, to jest świetne, lecimy, to tu oskanujemy. Dlaczego? Ludzie, którzy są w świecie krypto dłużej, dlaczego w ogóle mówić i promować takie coś? To jest. Dla mnie to jest nie do pomyślenia. Nie ma żadnego funu, nie ma żadnej przyjemności. Nawet, wiecie, traduję sobie tutaj, wiecie, na krypto i lecę z koksem i bawię się w tym dobrze i można tutaj zarobić i można tutaj naprawdę ruszyć do przodu, jeżeli chodzi o swoje finanse osobiste, o swoje zarobki, o swoją wszystko. Ale kiedy widzisz takie rzeczy i widzisz, że ludzie, z którymi jest ci po drodze, jeżeli chodzi o krypto, nagle zbaczają w bok i totalnie porzucają całą ideę,
i lecą skanować swoje oko czy cokolwiek innego, lub CBDC pieją z zachwytu, jakie to jest wspaniałe, to po prostu ręce ci opadają. Myślisz sobie, jejku, za 100 zł będziesz oddawać nie tylko swoją prywatną, ale też prywatność, ale też jakby zawalać temat totalnie dla całej społeczności i wszystkich ludzi, to jest straszne. Więc pomyślmy o tym. Binance listuje XMR, Monero, nie ma znaczenia najmniejszego, to jest problem Binance'a, nie problem Monero. Monero owszem, dostało kopa, bo jeżeli chodzi o cenę Monero, to poleciała w dół, ale była to duża, duża szansa na zrobienie kilku fajnych trade'ów. I tutaj taki trade z ostatniej chwili, krótki i szybki. Bo to o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli takie coś się dzieje, bo wiemy dokładnie, jak to wygląda w świecie krypto i jak to pracuje. I teraz, tak jak powiedziałem, nie ma przyjemności w tym, że lecisz i zarabiasz i nagle zmienia to wszystko, gdy widzisz, że i tak idzie to w złą stronę. Więc stąd też moje czasami wywody takie ala wręcz polityczne, mówiące, hej, wszystko jest dobrze, ale nie dajmy sobie, że tak powiem, całkiem skierować się w złą stronę. BlackRock kupuje bitcoiny. Okej, nie mamy na to wpływu. Kompletnie nie mamy na to wpływu. Ale co zrobi BlackRock? Pewnie wypompuje cenę bitcoina jakoś tam. Okej, mamy inne możliwości w świecie krypto. Korzystając z tamtej możliwości, wykorzystujemy inne, aby ciągle ten zamysł, etos tego wszystkiego został zachowany. W taki sposób przynajmniej ja na to patrzę. Mam taki sam kubek. Dzisiaj był kubek z kawą, z Bitcoinem, jeżeli chodzi o robienie kawy. Więc tak to wygląda. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to jest to, że drugą rzeczą, która również jest ala krypto, ala polityczna, ale ala krypto, to jest polubienia moje. Czekajcie, idziemy do polubień. Robert F. Kennedy. W ogóle zastanawiam się, czy nie wykorzystam mojej możliwości głosowania i nie będę specjalnie, nie pójdę głosować. Przynajmniej, wiecie, jeden głos w tą stronę też ma swoje znaczenie. Ale co ciekawego, to jest, jeżeli będziecie mieli okazję i rozumiecie po polsku, po angielsku, i będziecie mieli okazję to posłuchajcie sobie. Tucker Carlson jest w Moskwie, aby zrobić wywiad z Putinem. I tutaj znowu, to jest niesamowite, jak manipulacja, która. Jeżeli ktoś myśli, że my mamy polskie media, o, brońmy wolnych mediów. Jakie wolne media? Nasze media zostały kupione przez zagraniczne media, głównie zachodnie. Nie wiem, jeżeli nie widzicie logo Discovery czy kogoś tam w rogu TVN-u i myślicie, że to jest polski TVN, to nie wiem, gdzie jest wasz mózg. Te media już nie są wolne. To nie jest, że ktoś ci przedstawia fakty. Ktoś ci przedstawia opinię o faktach, a nie fakty. Tucker Carlson, absolutnie niezależnie, poleciał do Rosji i chce zrobić wywiad z Putinem. Jeżeli mamy wojnę, lub jeżeli jesteśmy na pograniczu walki o coś, prawda? To zdrowy rozsądek podpowiada ci, okej, siądźmy do stołu i usłyszmy obie strony. Nie słuchajmy propagandy, opinii mediów o stronach, ale usłyszmy te strony bezpośrednio z ust tej osoby. Usłyszmy, co ma jedna strona do powiedzenia, usłyszmy, co ma druga strona do powiedzenia. Nie to, że dla nas, że my możemy cokolwiek zmienić, ale możemy, słysząc te rzeczy, możemy w jakiś sposób zastanowić się, czy ludzie, których my popieramy, na których głosujemy, odzwierciedlają rzeczywistość w taki sposób, jaka jest. Czy czasami nie są zmanipulowani? Więc Tucker jest w Moskwie, będzie
robił wywiad z Putinem. I teraz bardzo ciekawy jestem, w jaki sposób i czy w ogóle w naszych mediach głównego nurtu pojawi się informacja o tym. I jaki będzie piękny przekręt zrobiony, tak aby pokazać to w sposób, gdzie wszyta jest narracja ustawiająca opinię. W taki sposób, jak oni chcą. Pamiętajmy jedno. Kiedy ty, ja lub ktokolwiek z naszych rodzin mówi nam, że słucha telewizji i czegokolwiek i że ma jakąś opinię na ten temat, bo on słucha programów telewizyjnych, to z jednej strony nie rozumie, że za tym programem telewizyjnym, co tam jest powiedziane, stoi cała masa psychoanalityków, którzy układają zdania tym gadającym papużkom w ten sposób, aby narracja była tak odpowiednio podana, z takim ładunkiem emocjonalnym, aby wywołała u ciebie takie, a nie inne emocje i efekty. Więc nie jesteś w stanie wygrać z kilkunastoma psychoanalitykami, którzy układają program telewizyjny tak, aby ten program zaprogramował twoje myślenie. Nie jesteś w stanie wygrać. Bo ty podchodzisz do tego jak naiwne dziecko, które słucha tego, a podawany masz ładunek, który cię programuje. Tego wiele osób tego nie rozumie. I myśli, że o, ja jestem przecież wykształcony, mam, nie wiem, magistra, doktora i tak dalej, przecież ja słucham wiadomości w TVN-ie, przecież ja ci powiem wszystko i tak dalej. I nagle zaczyna śpiewać, tak jak mówi TVN, i ty słuchasz sobie i myślisz, a czy zadałeś sobie pytanie? I jedno pytanie, drugie, trzecie, ale owszem, tutaj. To jest niesamowite. I tak samo tutaj. Nieważne, czy Putin będzie kłamał, czy będzie mówił prawdę. Słuchamy, co mówi. Potem czas pokaże. Teraz posłuchajmy, co mówią zagraniczni przywódcy. I co czas pokazuje. Posłuchajmy, co mówią nasi przywódcy. I co czas pokazuje. To, że wiele osób z roku na rok kupuje i łyka kiełbasę wyborczą, a następnie dziwi się, że jest tak, a nie inaczej. To już jest po prostu taka porażka. No, zeszło nam z krypto na polityka. No ale dobra. A więc nie ma znaczenia, co, kto i jak został przyłożony mu pistolet do głowy, tak jak, nie wiem, jeżeli chodzi o CZ i Binance i okej, okay, musicie delistować Monero, więc delistują Monero, ale w tym samym momencie gdzieś coś innego. Ja przynajmniej z mojej perspektywy mam zamiar chodzić tymi ścieżkami, które ciągle są dla ludzi, którzy cenią sobie wolność i cenią sobie swoje własne rozumowanie świata i swoje własne podejście do świata. I mam nadzieję, że wiele, wiele z osób, które są razem ze mną w świecie krypto, również o to im chodzi. Więc jeżeli chodzi o prywatność w Web3 i o całą historię tego Tornado Cash, jeżeli jesteście na Twitterze, to na pewno możecie sobie tutaj poczytać, o co tutaj chodzi. Tutaj ludzie wrzucają dotacje, aby wspomóc ich w walce o ich wolność. Pamiętamy gościa z Silk Road. Do dzisiaj siedzi w więzieniu. Dostał chyba dwa dożywocia naraz. Za co? Za stworzenie strony na Dark Webie. Of. Taki miał być przykład, odstraszak dla wszystkich innych. Co się stało? Dark Web ma się świetnie. Więc to jest numer jeden. Kopia ZKZX na Pulse Chainie. Numer dwa. I nasz Rysiek. Rysiek. Rysiek pisze przez... I nasz Rysiek, który tutaj również mówi o tym i pisze o tym, ale owszem, na nim są wieszane, że tak powiem, wszystkie złe
rzeczy. Ludzie, to jest niesamowite, jak nie można czasami, nie chce nikt popatrzeć poza pewne bariery. Tutaj o tym piszę. Ludzie walczą o prywatność. Bo prywatność, tak jak powiedziałem, jest ważna. Dobra, nie będę rozwijał tego tematu. Chodzi o to, że krypto naprawdę obiera niesamowity kierunek. I jedna rzecz to jest, aby oczywiście mieć możliwość zarobku, ale druga rzecz, jeżeli zostaniesz pozbawiony wszelkich możliwości, wszelkiej prywatności, wszystkiego, to na samym końcu zostaniesz pozbawiony możliwości zarobku. Na tym to polega. A więc w tej chwili, tylko i wyłącznie dlatego, że mamy tą wolność i wszystkie te opcje, mamy możliwość zarabiania w taki, a nie inny sposób. Wszystkie te seki, te sprawy, te ograniczenia mają za zadanie ograniczyć możliwości zarobkowe. W taki sposób to wygląda. Jeżeli nie wiecie tego, kto to jest na przykład inwestor, który może inwestować w spółki, które są jeszcze przed wejściem na rynek papierów wartościowych. Akredytowany inwestor. To jest człowiek, który ma w swoim portfelu tyle i tyle kasy, przeważnie jest to powyżej miliona dolarów i tak dalej, i tak dalej. I on dopiero może inwestować. Cały, że tak powiem, cała reszta ludzi jest dopiero może inwestować, kiedy ci ludzie się nachapią. Wtedy ty możesz być ich płynnością, do której wychodzą. Więc to jest właśnie to, co próbuje się zrobić w krypto. Trochę mi się dzisiaj taki odcinek zrobił niekoniecznie taki, jak chciałem, ale jest również potrzebny. To jest coś, co chciałbym, aby każdy sobie przemyślał. Nie wiem, co tutaj mi się otworzyło na te jajka, ale jaja. Ale jaja. Otworzyło mi się na jajkach. Tyle, panowie, na dziś. Trzymajcie się. Czwarty dzień z rzędu nagrywam, czy trzeci. Jutro spróbujemy zrobić coś o krypto. Do usłyszenia. A, na początku odesłałem was do Crypto Sapiens, więc jak pooglądacie o farmie na PulseX od Crypto Sapiens, to jest bardzo dobrze. To macie nadrobiony temat krypto również. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.